Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w Heroes of the Storm. Dawno już nie pokazywałem tej gry, ale jest okazja, bo mój ulubiony DJ trafił do Heroes of the Storm, Lucio, i dzisiaj rzucimy sobie właśnie na grę z jego udziałem. Zapraszam was bardzo serdecznie. Bitwa zacznie się za 10 sekund. Komentuję z powtórki, bo to jest dosyć chyba dobry pomysł. Kiedy gram, a gram sam ostatnio, bo przecież tak bardzo w Heroes of the Storm nie grałem długo, że to ciężko mi znajomych zorganizować do tego, więc sobie gram sam od kiedy wprowadzono postacie z Overwatcha, które moim zdaniem są chyba najciekawszymi postaciami w Heroes of the Storm. I główną zaletą jest to, że mogą poruszać się i strzelać. Nie jestem pewny, czy Zarya, ale na pewno Smuga i na pewno też Lucio. Lucio jest niesamowitym przypadkiem. No więc, jako że nie komentuję w trakcie gry, no to mogę się lepiej skupić na graniu. I z reguły mam znacznie, znacznie lepsze osiągnięcia. W tej grze akurat miałem MVP, więc to udana sprawa, zważywszy na to, że grałem lekarzem. Dobra, obgadajmy sobie, co ten Lucio potrafi. To jest bardzo postać podobna do tego, co ma do pokazania w Overwatchu. Przede wszystkim ma aury, dwie. Aurę szybkości oraz aurę leczenia i przełącza się między nimi dosyć swobodnie. Lucio nie ma mounta w Heroes of the Storm, więc porusza się tylko i wyłącznie na wrotkach, ale te wrotki w wersji przyspieszenia dają mu taką prędkość jak przeciwnikowi na mouncie. Zdaje się, że tak, bo jakby talenty, które wybieram, czyli ruszajmy razem, przyspieszenie zapewnia przez przejście do 20% większą szybkość. Myślę, że to jest ten dodatkowy buff, bo gdzieś tam te opisy trochę mi umykają między przejścia, aury i tak dalej. Mam wrażenie, że zamiast przejścia, znaczy zamiast aury, w polskiej wersji językowej jest przejście, ale trudno mi powiedzieć na 100%. Tak czy inaczej, mamy tą aurę, która leczy cały czas albo przyspiesza w trakcie walki, zwłaszcza podczas teamfightów. To jest niesamowita sprawa, żeby gonić przeciwnika albo żeby uciec przeciwnikowi. To przynosi bardzo, bardzo pozytywny skutek. I uciekanie przed Luciem to z reguły jest dosyć słaby pomysł, chociaż tutaj widzę, udało się zrealizować i prawie przypłaciłem życiem. Prędkość mnie uratowała, bo ten skubany Lucio, on potrafi jeździć i potrafi strzelać. Nie musi się zatrzymywać, żeby oddać strzał, tak jak większość bohaterów. A że może się poruszać z prędkością mounta, no to dopadnie każdego. Dopadnie każdego, strzela go z bezpiecznego dystansu. Uciekaj! Och. Krasnolud nam tutaj niestety poległ. Ale to pewnie nie będzie oznaczało jakiejś całkowitej porażki. Więc jakby te podstawowe. Lucio ma także odepchnięcie pod Q, które jest dokładnie tak zrobione jak w Overwatchu, prawy przycisk myszki. Chyba udało mi się tutaj Valierę uratować. Valiery nie mam, to jest dużo nowych postaci, którym się nie przyglądałem, ale też nie przyglądam się specjalnie postaciom ofensywnym, bo to nie jest jakby mój klimat, ja wolę tanki i wolę lekarzy, dokładnie tak jak w Overwatchu. Tu się nic nie zmieniło, więc ma to odepchnięcie i ma bardzo ciekawego Ultimate'a, bo ma dwie wersje. Albo ma Ultimate'a w wersji takiej z Overwatcha, czyli podskakuje i zadaje nakłada tarczę na sojuszników, która stopniowo schodzi, albo też może włączyć taką jakby odwróconą wersję tej swojej dźwiękowej aury, że rani przeciwników, którzy znajdą się w zasięgu, jeżeli ma włączoną aurę leczącą, albo też uciekaj! Boże, drogi, ten krasnolud lubi ginąć tam, widzę. Na szczęście nie będzie musiał długo czekać. A druga wersja, jeżeli ma włączone przyspieszenie, to spowalnia przeciwników. I w walkach, w teamfightach to jest coś niesamowitego. Wydaje mi się, że Lucio nie leczy aż tak dobrze, jak większość postaci supportujących, ale jego zaletą jest niewątpliwie ta prędkość, która ma niesamowity wpływ na całą rozgrywkę. No i sam jako bohater jest też bardzo potrafi zabić. Znaczy, trochę czasu mu to zajmie, ale jak już dopadnie przeciwnika, trzyma się na dystans i zadaje obrażenia z dystansu, no to potrafi zdecydowanie utrudnić życie. No tak jest. Ja wziąłem kolejny talent. Śladem basu się nazywa w tej polskiej wersji językowej. Powoduje, że każde odepchnięcie jest sumowane. On ma takie zadanie jakby. Tu udało mi się chyba
załatwić tą. Mój Boże, jak się nazywa ta dziewczyna? Zapominam. No już tutaj odpoczywa. Zapomniałem nawet imion bohaterów. A mniejsze z tym. Pewnie sobie przypomnę za jakiś czas, tak czy inaczej, Łowca Demonów. I sporo miałem okazji też nią pograć osobiście. Dziwnie ten Lich King engage'uje tutaj. To chyba go będzie życie kosztowało. No właśnie. No właśnie. Ja cały czas zmieniam między prędkością, między leczeniem, w zależności od tego, co jest potrzebne. A tutaj ta umiejętność powoduje, że jeżeli 20 razy odepchniemy przeciwników, to się zwiększa zasięg i promień tej fali dźwiękowej, więc warto tego używać. Kolejna rzecz, jaką sobie wybrałem, to imprezowa składanka. Jeżeli przez łącznie 8 minut będę używał aur na sojusznikach, to spowoduje to, że zasięg moich aur zostanie powiększony. Z tym, że każdy sojusznik jest liczony osobno. Jeżeli mam dwóch sojuszników, no to każda sekunda liczy się jak dwie. Jeżeli mam czterech sojuszników, no to każda sekunda liczy się jak cztery sekundy. Więc to odrobinę szybciej, nie zajmuje to 8 minut, tylko w takim przypadku dwie. No ale to i tak z reguły trzeba z 5 minut poczekać, aż to się uda zdobyć. No i leczymy, biegamy i cały czas w miarę bezpiecznie. Lucio potrafi trzymać się na dystans i jeżeli coś się wydarzy niepokojącego, no to potrafi odepchnąć przeciwników. No ale i tak najczęściej jakby on jest świetną postacią ratunkową, bo nie tylko wchodzi, może włączyć aurę i podleczyć, ale także może przyspieszyć, żeby sojusznicy mogli uciec. Tu ta Valyra, ona się często czai na Lucia. Zresztą takie chyba jest zadanie. Jakoś tak mam problemy z dostrzeganiem teraz tych postaci, które się skradają. Jak w przypadku... A już tu chciałam je dopaść, ale chyba zrezygnowała. Ja jej oczywiście nie widziałem w grze. Widzę teraz. Kurde, zostawiłem kursor na środku niepotrzebnie. To sobie zmniejszmy. Nie potrafię się pozbyć tego okienka. Nie wiem, czy ono jest tutaj koniecznie potrzebne, żeby... Ale za to mogę w większym oddaleniu obserwować akcję. To daje dużo przyjemniejszą perspektywę. Nam drużyna się rozeszła na dwie strony. Oni chyba gonili tutaj Variana. I chyba skutecznie gonili Variana. I tutaj z tyłu mogli zostać dopadnięci, ale jestem, kurde, na miejscu, leczę. No tutaj, no proszę, no przed Luciem się nie ucieknie, no nie ma bata. Jeszcze jakbym wlazł w te pułapki, no to może bym, ale no nie, nie miała szans. Ja nawet nie używałem przyspieszenia, żeby ją dopaść, a mogłem to zrobić. Dwóch im padło, to trzech w sumie mieli przez chwilę nieżywych, ale to jest tak wczesny etap gry, że jeszcze niewiele się dzieje. Z 10 poziom ja sobie wziąłem jako ultimate'a właśnie to przeciwwzmocnienie, czyli zadaję obrażenia, jeżeli przeciwnik jest w obszarze, albo spowalniam, w zależności od tego, jaką mam ustawioną aurę. Tak czy inaczej, nasi przeciwnicy są w defensywie ostro. Gdzieś tutaj z tyłu Valyra do nas się zbliża. Ale jest bardzo... Ona powinna, ja nie wiem, może nie trafiła, powinna użyć na mnie ogłuszenia. Zablokować i szybko zabić, ale to chyba się jej nie udało. Jakoś nasi przeciwnicy nie mogą się zorganizować. Valyra wchodzi w jednej, oni powinni wyjść z drugiej, a zrobili to z opóźnieniem. A tutaj niestety... Olender, dałem się zabić, bo nie zauważyłem, że ostrzeliwuje mnie wieżyczka. Wieżyczka do mnie strzelała i niestety z obrażeniami przeciwników to się zakończyło dla mnie dosyć marnie. No i jesteśmy. Jeszcze Muradin nie żyje, ale to za chwilę się powinno zmienić. 12 poziom, mamy przewagę, oni mają 10. Teraz tylko ostrożnie. Wrynem też nie miałem okazji nigdy grać do tej pory, nie mam pojęcia, co ta postać potrafi. Z mobami to jest tak, że jak człowiek na chwilę zostawi te gry, to potem nagle przybywa tylu bohaterów, że ciężko to wszystko ogarnąć i się znowu przystosować. No ale jak mówię, tam... O tak. Fakt, że są bohaterowie... Musiałem się odsunąć trochę, to nie był za dobry pomysł. Bo to niestety przeze mnie może zginąć Muradin. No ale już miałem tak mało życia, że też najpewniej bym padł, więc... On może się czuć opuszczony, ale wydaje mi się, że nie miałem innego wyjścia niestety. No i okej, no. Żeśmy stracili jednego i oni nas tutaj mogą ostro ścigać. W ogóle ciekawa kompozycja. Mamy dwóch lekarzy, Malfuriona i Lucia.
plus dwóch asasynów i tanka, ale wydaje mi się, że to działa bardzo sprawnie. Ostatnio miałem okazję pograć kilka gier i grając z dwoma lekarzami, jednym tankiem i dwoma DPS-ami, żeśmy wygrywali. Ale co ciekawe, nie mamy w ogóle bohaterów walczących z dystansu, to znaczy takich mocnych bohaterów walczących z dystansu. Wszystko mamy mele, no Lucio trochę potrafi strzelić i Malfurion, ale tu ładnie Muradin wrzucił Lich Kinga do środka. Bardzo, bardzo ładnie to zrobił. Jak swego czasu, jak grałem trochę więcej, to widywałem bardzo często Muradina z tym talentem, który... Spróbujemy go podleczyć, ale to chyba nie uratuje życia. O, właśnie, nie wchodzić w pułapki, ale ono mi już nie ucieknie tutaj. Bo nie ma szans. Nawet Lili próbowała ją ocalić, ale bez powodzenia. Mogliśmy wziąć ten obóz, ale... A, jest i Valyra. Ona ma możliwość ucieczki właśnie. Mogłem tutaj użyć obszarowego tego ultimate'a, żeby ją wyciągnąć. Gdzie ona uciekła? A, no właśnie, nie mogłem jej... No i teraz odpaliłem. Jakbym odpalił wcześniej, jak tylko zniknęła, to byśmy ją najpewniej dopadli, chociaż to jej nie wyciąga z ukrycia. To zadaje obrażenia, ale chyba nadal pozostaje ukryta. I ona się teraz wycofała za daleko. Koledzy jej przyszli na ratunek, ale niestety polegli. Więc mam wrażenie, że ta Valyra słabo to rozegrała. Znowu uciekła. Spróbujemy ją dogonić. No kurde. A musiała, ta nasza Valyra musiała ją jakoś widzieć. Ja nie wiem, słabe oko ostatnio do tych niewidzialnych postaci. Może to też specyfika mapy. Trudno powiedzieć. Dawno nie grałem w Hotsa i muszę powiedzieć, że z przyjemnością wróciłem. Tak wczoraj usiadłem sobie w nocy, bo nie mogłem zasnąć. To wczoraj, czyli mam na myśli z soboty na niedzielę. I trzy godziny posiedziałem grając, jakby odblokowując tego Lucia, bo trzeba zrobić 5 poziomów, żeby zagrać w rankedzie. I jeszcze mam, tak też zobaczyłem, że Zarię mam na czwartym i Smugę mam na trzecim. Też chciałbym je odblokować i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No, ostrożnie. Nasza Valyra została z tyłu. O kurde, Malfurion! Wydaje się. Ja będę pilnował tylko, żeby nas nie pozabijali tutaj. Porozpychamy ich. Ach, właśnie. I ten ultimate na dużo osób użyty. Bardzo sprawnie działa. Ja już mam niewątpliwie ten odblokowany talent, który powoduje, że zasięg moich aur jest dużo większy, więc nie muszę być tak blisko. Znowu ta Valyra mi tutaj wyskoczyła. No i właśnie. No i właśnie, Królowa Ostrzy dołożyła swoje. Ciekawe, nie widzę paska postępu, znaczy nie widzę paska umiejętności swojej postaci, Lucia, natomiast widzę ten pasek trochę wyższy tutaj. Nie wiem, jak to włączyć, jak już też trybu obserwatora dawno nie widziałem. Pokażę wam ten talent. On powoduje, że zostaje wyleczony, jeżeli będę ogłuszony, wyciszony lub zatrzymany w czasie. Czyli no, jeżeli gdzieś mnie zaengage'uje przeciwnik, to mam trochę więcej życia, by przetrwać ten atak. I kolejny, podleczenie... A, właśnie, jakby zwiększa leczenie, jeżeli jesteśmy w pobliżu sojuszników. Lepiej im ratujemy tyłek. I znowu wchodzimy dosyć mocno tutaj, bez większych problemów. Oni mają, tak teraz patrzę na to, czego nie widziałem wcześniej w trakcie gry. Nasza Valyra jest znacznie lepsza niż ich. Ta ich jest trochę zagubiona. Znaczy robi wszystko niby co powinna, czyli atakuje z tyłu, ale jakoś nie może tego skoordynować z teamem. Ona wchodzi, my możemy się do niej odwrócić, żeby ją zabić. No i oni już potem sobie w zasadzie nie radzą, bo jednego mają bohatera mniej. Ale też chyba ich tank powinien engage'ować, a nie ona, więc... Jakoś nie dochodzi tam do porozumienia. Bo jesteśmy blisko, żeby zakończyć tę grę. Oni mają trzech martwych. Warto by się było skoncentrować na tym rdzeniu. Naprawdę żałuję, że nie mam tego paska tutaj wyświetlonego na dole. No właśnie.
Chyba trzeba się wycofać. Dobra, ci uratowani. Trochę leczenia i trochę speeda, żeby się cofnąć. No i zdążyli już wstać. Trochę żeśmy zmarnowali. To była dobra okazja, żeby zakończyć. No tamci się wbili tam zupełnie niepotrzebnie. Valyra może uciec w niewidzialność, natomiast pozostali. No nie mają szansy, żeby dopaść Lucia. Lucia na tych zielonych wrotkach jedzie tak szybko jak Mount, a jak jeszcze włączy dodatkowy boost do speeda, no to już jest zupełnie nie do złapania. Co ciekawe, on może strzelać do przeciwnika na tym dodatkowym przyspieszeniu, no i to... No nie, absolutnie jest nie do... No nie można mu uciec. Jeszcze nie spotkałem takiego bohatera, który by mu zwiał. Generalnie przeciwko tankom jest, bo on zadaje niewielkie obrażenia, nie? Więc większość tanków jest w stanie spokojnie to przetrzymać i sobie uciekają w swoim tempie i nie muszą się za bardzo ludziom przejmować, ale... O, tacy bohaterowie jak asasyni, jak Valera i Vala. Zapomniałem właśnie, teraz sobie przypomniałem, jak Vala ma na imię. Zapomniałem dlatego, że tu jest ta Valyra. Valyra i Vala brzmią bardzo podobnie, więc... Stąd ta pomyłka. No więc tacy lżejsi bohaterowie, którzy no nie mają możliwości skoczenia na Lucia, żeby go szybko obić, no muszą się cofać, jak się cofają, to się niestety fatalnie dla nich kończy. No i Malfurion znowu się wbili się z... O. No właśnie. Z Królową Ostrzy. No. Zaczęli walczyć, o nie. To się nie skończy dobrze. Dla mnie też, niestety nie. Czemu ta powtórka się przeskakuje na bohatera, niestety, który jak już idzie do szpitala, to potem tracimy zupełnie kontakt z tym, co się dzieje na polu bitwy. No dobra, troszkę... Ach, Holender. Ale chyba Muradin sobie poradzi, no właśnie. Straciliśmy Valyrę, ale... No właśnie, nie najgorzej. Tylko ty uciekaj, chłopaku, o kurde. Ogłuszył go. A my już jesteśmy. Ja już wracam do akcji. I elegancko wszystko się toczy. Ta znowu tutaj się bawi w jakieś takie zabawy. No właśnie, spowolniłem ją trochę. Ale ucieknie nam. Ona znowu włazi w takie miejsca, które są no niekoniecznie rozsądne. Tym bardziej, że oni stracili dwójkę w tej walce. W normalnych warunkach nasi przeciwnicy mieliby tę przewagę. Oni mieli tam chyba trzech zabitych. Tylko nie bardzo mogli wejść do akcji, bo oni mają porozbijane większość wieży. Została im tylko jedna na górze. Ładnie ją złapała. Chyba już mi nie ucieknie tutaj. No właśnie. No, mi i Kerrigan w zasadzie. Oni nie mogą za bardzo nas atakować, nie mają za dużo czasu, bo jest ich rdzeń rozbijany. I no, muszą go już teraz bez przerwy pilnować. Więc my możemy zupełnie spokojnie sobie podchodzić do tego. Tyle, że właściwie nie, stracili dwójkę. Jakby się teraz udało jeszcze kogoś zabić, na przykład tego licza nieszczęsnego. Ja ich tu spowolniłem, teraz zadaję obrażenia. I moja aura też narobiła sporego zamieszania. Jako, że mamy już 20 poziom, mogę wybrać taki talent, który sprawia, że aura zadająca obrażenia powoduje też, że jeżeli mam dwóch przeciwników, to jej czas się nie kończy, bo ona normalnie działa przez 4 sekundy i zadaje te obrażenia. O właśnie, no i po grze. Ale jak mam ten talent, no to tak długo jak mam dwóch przeciwników w zasięgu, tak długo oni są, otrzymują obrażenia i ta aura się nie kończy. 6 zabitych, 20 asyst. Najskuteczniejszy uzdrowiciel. 2 zgony. Epicko. No i epicko, dostałem nagrodę. Pozostali gracze uznali, że tam nie najgorzej to poszło. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, chociaż pewnie być może ten komentarz nie był jakiś najwyższych lotów, a to dlatego, że jest to pewna nowość dla mnie, tak jeszcze nie robiłem, ale wydaje mi się, że jakby się wam spodobało, to ja mógłbym trochę warsztatu nabyć i robić to coraz lepiej. Więc co, Heroes of the Storm mógłby być do pewnego stopnia jakąś częścią tych poranków w moim towarzystwie? Jeśli tak, dawajcie znać. Zresztą ja będę też patrzył na to, jak żeście oglądali. Dlatego nigdy nie proszę o oceny jakoś specjalnie. Znaczy, zawsze mówię,
zostawcie łapki, jak wam się podobało, ale faktem jest, że i tak sprawdzam analitykę związaną z tym, jak długo żeście oglądali ten odcinek. Więc niezależnie od tego, co zrobicie, ja sobie to rozsądnie ocenię. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, cały czas przepraszam za brak kamerki, no ale niestety ciągle te problemy techniczne, z którymi nie chcę tak do końca walczyć, bo boję się, że one się jakby naprawa pewnych rzeczy może spowodować awarię innych, a dużo by gadać. A jak na mój gust, wcale nie jest tak źle. Trzymajcie się. Hej, hej.